Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych wojen z Mingiem jako Orda Mingu. Tak, to jest tak żałosne, że po prostu w tym momencie nie posiadam na tysiąca żołnierzy na szturm własnej stolicy, naprawdę. Okej, tutaj nadchodzimy, plądrujemy, niszczymy, nie uciekajcie! Tu horda po was przyszła. Mamy 48% warscora i w zasadzie to już jest dość sporawo. Myślę, że trzeba zdobyć te fortece tutaj. W takim razie obie. I to będzie już moment, kiedy będziemy kończyli tą wojnę. Te dwie fortece i kończymy wojnę. Ewentualnie jedną fortecę. Bo tu widzę, że wojska Mingu nadchodzą. Jest 48, spróbujmy to zburzyć. Może to zdobędziemy, zanim odbiją swoją stolicę. Ewentualnie was tutaj wyślemy. Zobaczymy, jak to się uda. That is good! Very good! Bardzo mnie to cieszy. Dobra, tu już mamy 41, wyjebiście. No i bierzemy sobie to na przetrzymanie, jakoś to przeżyjemy. Co tu się wydarzyło? Rising power gain, morale army, good products modifier. Dobra, nie będzie. Przydałoby się jeszcze ich, wiecie, ich poplądrować, ale obecnie to jest po prostu za duży kraj, żeby zrobić takie plądrowanie. Posianie po całości. Moglibyśmy poustawić oczywiście też mojej armii tak po 5000. I by to było nawet... O, Xian zdobyliśmy. Ej, to wyjebiście szybko mi wszystko pada, więc lećmy za ciosem. Tu doszło do dużej bitwy. Ale oni już manpowera praktycznie nie mają, tak? Mają 60 tysięcy... 40 tysięcy merców, 100 tysięcy manpowera. Okej, lećmy tutaj. No może postójmy, poplądrujmy te prowincje. Dookoła pozdobywajmy. Tutaj ta forteca, jak pani, też będzie wyjebiście. By the way, tą fortecę i to muszę zdobyć podczas tej wojny. Moim wasalom ustawmy sobie raczej nastawienie defensiveness. Zresztą mają defensiveness, żeby tam odbijali swoje prowincje. Okej. O, widzicie, Ming po prostu będzie teraz łaził pomiędzy swoimi fortecami. Będzie starał się je odbić. A ja wtedy tam przyjdę i zrobię mu kuku. Na pewno nie chcę zdobywać jeszcze tronu Chin. Co prawda dostałbym wtedy klejmy na te wszystkie ziemie, ale mi jako horda to nie jest totalnie potrzebne. Kolejne to chyba jednak wezmę, który jest administracyjny. Mam bardzo dużo punktów administracyjnych. No chyba, że wziąłbym innovation dla hordy. Dziwne. Bylibyśmy innowacyjną hordą z husarią pancerną. Fort maintenance, production efficiency albo ekonomiczne. Bo ekonomiczne są zawsze na propsie. A w sumie nie jest tak, że nie mam problemów finansowych. Przyznajmy się, nie bijmy się, nie bójmy się tego powiedzieć, że Lukas ma problemy finansowe w swojej hordzie. A, punkty, to całe punkty mogę wydać. Szkoda, że tu nie pisze, czy coś jest tutaj dodane. Gdzieś tu była gdzieś... O, do złota to na pewno, mogę dodać jak najwięcej nawet. Bardziej już ponawracałem te prowincje. Skończmy te japońskie Shinto badziewie. Żebym nie miał tu już problemów na Japonii. W sumie jak Japonia mi się nie będzie buntowała, będę mógł mieć... O, zapłaćmy za to. Siege is over. No i wyjebiście, 55%. No i w zasadzie to jest jakbyśmy mieli 100% u Mingu w tym momencie dla mnie. Tak, ja tak jak mówiłem, no dla mnie najważniejsze to jest zdobycie tej fortecy tutaj, tej fortecy tutaj, tak? Tu jest forteca, nie? Byśmy też zdobyli to całe badziewie, bym się już nie musiał nimi przejmować. I potem tutaj to, na co mam claimy, moglibyśmy brać. Czyli to. A, no, to jeszcze nie zdobędę, czemu? A, 1000, czyli jednak muszę tą fortecę tutaj zrobić. Też zdobyć, no okej, dobra. Niech wam będzie, Ming. O kurka, któryś lider mi umarł. Mam nadzieję, że niektórzy z tych co dowodzą. Na szczęście nie. Okej, tutaj warscore mi rośnie, ma 960, więc niech sobie jeszcze rośnie. Zastanawiam się, czy ja chcę się pozbyć tego Jarkandu jednak rzeczywiście. Multan jest cały zajęty. O, Bachmanis ma z kimś wojnę, co jest dla mnie oczywiście złe.
Mamy Siege'a. Okej, okay, War Exhaustion. Dobra, lecimy dalszą fortecę zdobyć. Kiedy fokus będę mógł zmienić jednak na te militarne? 619, czyli za chwil parę. Okej, okay. Najpierw odbijemy tą. Na północy Mingu nie ma. Los Cassius Belli przeciwko Rosji. Nic w tym dziwnego, nic w tym złego. Okej, tu się we mnie wbili, też giną. Tu są góry niestety. Mieliśmy Jarkan, co mi w ogóle tak w sumie nie odpowiada. Staliśmy jakąś dupną armię. No ale dobrze, niech idzie na Jarkan i odbija fortecę. No zdobądźmy tą, to byśmy mieli to z bani. Dobra, zdobądźmy tą fortecę. I chodźmy tutaj, może poplądrujemy te obszary. Zawsze zdobędziemy trochę warscora. Okej, okay, tutaj weźmiemy doradcę za punkty tego ministra. To jest troszeczkę... National Manpower Modifier plus 10. No co prawda drogi jest, ale nas będzie stać za chwilę na niego bez problemu. Więc to nie będzie złe. Moglibyśmy też sobie skancelować tributarity dla... Teraz tak myślę, że moglibyśmy skancelować tributarity może dla Japonii. Byśmy mogli dalej Japonię zdobywać. Cancel subjugation i... O, czyżby Japonia już nie była tributariuszem? Nie, nie jest tributariuszem. O, no to w którymś tam momencie musiała się uwolnić. Nie zauważyłem tego. Dobre, to jest dla nas. Dobra informacja. No tu mi stoi wojsko. Chodźmy, połazimy tą armią. Stoczmy bitwę. Myślę, że potem się pobawimy w to wszystko. Samarkandy do zdobycia. No zobacz, jakie badziewie. Ile oni tego tu rekrutują? Skąd oni to w ogóle zbierają tą całą armię? Przecież to są jakieś... To jest jakieś oszukańcze, bot. Zresztą w ogóle przecież przy zarządzaniu to bot po prostu ma tak niepodzielną uwagę, znaczy ma tak podzielną uwagę, że żaden człowiek, wiecie, nie wyrobi z nim. Send aid, multa, niech mają. Nawet jak wezmę pożyczkę, to i tak teraz to już nie będzie problem dla nas. Ming. No weź, padnij i kończymy tą wojnę, bo to już nie ma sensu jej toczyć. Ja i tak nie nabiję tutaj więcej... Znaczy... Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby mieć jeszcze więcej warscora. Mamy 15, 60... No do 70 byśmy nabili w sumie. Wszystkie fordy zdobyć Mingiem to jest masakra. Możemy w sumie podbijać nasze forty, to też mi da to jakąś tam przewagę. W sumie tutaj armię możemy na razie podzielić, żeby po prostu polutować ich prowincje. A, znowu generałów straciłem. Okej, to jest zrobione. Aż. I teraz jak największy obszar po prostu Mingu zająć. Żeby to... Bachmanis mi nie pomógł w tej wojnie. Mamy wojnę z Rosją. Czemu Bachmanis mi nie pomogłeś? Ty głupia pało. No nic, dobra. Kończymy wojnę z Migiem. Czemu nie mogę? Gdzie? Aha, czyli że tu nie wezmę, bo nie mam fortu żadnego. No nic, no to trudno, to tam tego regionu nie zdobędę. Tutaj chcę się tego pozbyć. Na pewno War Repsów potrzebujemy. Następnym razem weźmiemy tamten region. Tutaj tą fortecę.
Tu nie mogę, tak? Muszę uważać na... W sumie kasa by się przydała. Tak, troszeczkę tej ziemi zdobędzie. Następnym razem muszę tutaj fortecę zdobyć w takim razie. Ajajajajaj. Czemu tamci mi nie pomogli? Sendement z Mingiem. 255 na 800 tysięcy. No, wygraliśmy. Dobra, Rosja mnie bije. O co to jest wojna? Take Baulia. Gdziekolwiek tu kurna jest. Patrzę tą granicę. Ludzi. Tutaj. O, tutaj. No, w zasadzie wojna z Rosją będzie ciężką. No, Rosjanie są military access? No okej. Okej, a tutaj rzeczywiście będę musiał zrobić fortecę za jakiś czas. Chociaż troszeczkę jednak źle to zrobiłem. No w zasadzie powinniśmy... Dobra, no, zbieramy na technologię wojskową. W pierwszej kolejności. Bo jestem do tyłu z technologiami wojskowymi. Okej, okay, tutaj tego nie palimy, bo to złoto. O, nie zauważyłem, że punktów, no trudno, niech będzie. 372 punkty, bardzo dobrze. Dobra, to tutaj sobie może też to weźmy, bo tak nie mam na co nawet za bardzo tych punktów wydawać. Chociaż to było głupie, powinien mimo wszystko zrobić. I wezmę ekonomiczne w takim razie. Zawsze będzie tańsza również armia. A mnie by zależało na tym, żeby mieć jednak tańszą tą armię. Głupi jestem, no trudno. Okej, okay, tu już mi to rośnie. Będziemy mieli doradcę teraz zresztą militarnego, trójkowego, National Manpower. Tak to wygląda. Manpowera tanio nie mam skąd teraz zabrać, więc... Skupmy się na defensywie z ruskimi, żeby spalić im ich manpowera. Mają 104, 23 i tak dalej. Są w dobrej kondycji. Ming Manchuria. Tutaj trzeba to zdobyć. Gdzie oni tutaj mieli ten fort? No ja nie mogę, no nic. Następnym razem zdobędziemy ten obszar cały, myślę. Też mamy już lepiej zabezpieczoną granicę z Mingiem, więc nie powinni mi chodzić po prostu po całym kraju i tutaj wszystko ścinać. Takie mam wrażenie. Też nie wiem, czy tutaj fortu nie będę musiał zbudować jeszcze do następnej wojny z nimi. No okej, okay, coś tam zdobyłem. Reduce over extension form w Bachmanis. To by się przydało mieć ten... Bachmanis, tak? Ale najpierw weźmiemy reduce over extension. Idźmy na wojnę z Rosją, z radziecką. Ona się wbiła gdzieś tam w plecy. W sumie to nie powinno być jakoś problemów z tym. No pójdą na pewno na Wargola. Tylko to jest problem taki z tą wojną będzie, że ja będę atakowany w kilkudziesięciu miejscach. Ja się to zaraz pogubię, no. Może na początku rzeczywiście się skupię na niszczeniu przeciwnika. No, tak jak widzę, że tutaj leci swoimi armiami. Tak, tą armię z Jarkandu. Tutaj próbujmy cały czas z nim. O, Bachmanis niestety mnie nienawidzi z jakiegoś powodu. A nagle im się zachciało moich ziem. No nic, no to jesteśmy bez sojuszników, totalnie w dupie jesteśmy. Gdzie bym najchętniej zjadł. Tutaj fortów raczej nie mają. Ja bym chętnie te regiony tutaj na północy sobie pozabierał od nich. Ej, to może olać to, lećmy w tą stronę. Ewentualnie potem tutaj byśmy toczyli z nimi wojnę, bo to jest jednak war goal. I tak dalej, jak ja wyglądam, jeżeli idzie o liderów. Brakuje mi jednego lidera.
Więc trzeba go sobie tutaj dobrać. O, widzę, że... Wyjebiście. Moja lista, jak zwykle, zamknąłem ją w międzyczasie, jak nagrywałem. No to tu. Pipen. Ja pierdolę. No, nieważne, nie było tematu. I Pipen, no w sumie możesz być Pipen. Masz błędnego Siege'a. Widać, że lubisz wchodzić w mury jak w masełko. Insult od Shena dostaliśmy. No na szczęście tu mamy 100%. Sumy naszych tych powysyłajmy. Dyplomatów. Może dwóch. Tak ustawmy. Dwóch. A niech dwa kolejne sobie tam chodzą i robią coś innego. No my lecimy na granicę z ruskimi. Chociaż widzę, że tutaj już trzeba lecieć w tą stronę. Chyba, że tędy byśmy przeszli od góry. Jakieś już bunty się podpalały. Nic w tym dziwnego. Nara, Rosjanie. Okej, tutaj duże siły Rosjan lecą, więc zbierzmy tutaj wszystkie nasze hordy w zasadzie. Tutaj lećmy. Okej, pokonaliśmy. Ci lecą na mnie, to tu dojdzie do bitwy za chwilę. Stack wipe poszedł, wyjebiście. Tak. Na speedach polatajmy sobie tutaj. Poniszczmy ich totalnie. Dobra, tak. No, trochę strat ponieśliśmy, więc teraz by wypadało przystopować. O, tutaj od północy lecą. Ten fort możemy od razu skasować. Nie chcę go. Tu moglibyśmy ich przepchnąć. Tutaj bunty zniszczone. O, w dupę. Tu lećmy w takim razie. No i dobra, tą 20 muszę zostawić z tyłu bez dwóch zdań. Teraz wypadałoby tutaj polecieć. Albo to zignorować, zdobyć ten fort. To jest fort na górach. I tak go będę musiał zdobyć. Żeby tu przejść. No chyba, że olać z prawej. Tak przejdziemy. Tu od tyłu. Co? A też jeszcze po prostu to chodzenie muszę mieć takie przy na czwórce, bo tutaj po prostu odległości są gigantyczne, nie? Okej, tych pokonaliśmy. Idziemy na moją stolicę. Okej, tu mi zaraz wojska dojdą. Okej. Kondi to zdobyć. Okej, wyjebiście. Tutaj dalej. To straciliśmy. Odbić moją stolicę. I naprawdę, powinna być taka opcja, że bierzemy, ustawiamy naszej armii, że chodzi i po prostu niszczy przeciwników. Takich słabszych czy cokolwiek. Bo jak bot odpali, to po prostu odpalanie jedynek i tak dalej, to my szans nie mamy tego ogarnąć, no. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby to w ten sposób ogarnąć. Dobra, tą fortecę trzeba jej zdobyć. No i to zdobyte. A tych to chyba wyślę do Sankt Petersburga. Zobaczymy, czy mi się uda zdobyć go, czy nie. Lęgę naokoło. O, czekajcie, czekajcie. Tu dojdzie do bitwy.
Wyjebiście. Stack wipe totalny po lazu. O, chodźmy to szybko odbić i stąd będziemy spadali. Okej. Tak, to zróbmy. Tutaj i wszystkie wojska lecą od góry. No przecież to jest wkurzające na maksa. No jeszcze Pretender Rebels 3, 2, 5, ten wszedł na tron. Kurde mol. Ktoś jeszcze się tutaj chce po prostu odezwać, przypomnieć o swojej bytności 666. To jest zły znak dla hordy. Okej, okay, kazań zdobyty. Jeszcze? Mam już 24%. No, oni się tu powinni zaraz skupić, na tym obszarze. Tak, Okonad odbity. To jest Astrachan, więc jak coś by chciałbym zabierać im w tym regionie, to ja i tak go muszę zdobyć. Są lasy, 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 kurde, to akurat takie kiepskie miejsce do łażenia taką armią. Okej, okay, jak ja tutaj wyglądam? Dobra, armia pokonana, lećmy tutaj odbić ten fort. Nie, yeah, omen, coś jeszcze chcesz mi ktoś dowalić? Ktoś mi chce jeszcze bardziej? Dziękuję, gro, czekataje mi się zaraz tu zbuntują. Lećmy tak, czy ja to chcę? Może nie, bo na razie i tak nikt mi sponsoruje tą wojnę. Nowogród zdobędziemy, wyjebiście. I potem Sankt Petersburg. Czemu? O kurde, to jest taka duża forteca. Byłoby fajnie, jakby na Kazań poszła większość wojska ich. A, tu pobici zostali. Okej. Tą dwudziestkę tutaj, ty tutaj. I potem lecimy na Kazań. Tą dwudziestkę na razie pochodźmy po okolicy. Okej, to jest 30 tysięcy. Multan las war exhaustion. Czekajcie, no koniec pauzy. Jak już Kazań zdobyli? Będzie 3 inflacji. Okej, to w drugą stronę się wycofuje. Kiedy? Czemu mi ten lider tu umarł? Kiedy on umarł? Dobra, cofamy się. Nasze wojska zostały odcięte. No, jak my tutaj wyglądamy? Dobra, to zdobyte. Dobra, tu się odwalcie ode mnie. Gdzieś tam łażę po tych badziewiach, no ale nic to na to nie poradzę. Zniszczmy tych pretenderów i potem zobaczymy, gdzie nasze wojska uderzą dalej. Tu się musimy cofnąć. I wygląda to, że kolejnego dowódcę muszę sobie zrekrutować. Wielki disaster. Tribesy! O kurde. Jeszcze tego mi brakowało. Więc w najgorszym razie gdzieś zabiorę ziemię. Okej, okay, tak. Rywal naszego rywala. Bakara, opinia Mongolia. Okej. Okay. Tak, Sankt Petersburg trzeba zdobyć, ale to już powinno być łatwe. W ogóle to była czwórka, a tu jest zero. Kolejnego generała potrzebujemy. Majki, chodź tu. Pippen tutaj. Tam, dobra, wolne. Musimy zdobyć w takim razie tutaj tą prowincję. Czekajcie, jakbym chciał mieć prowincję od Moskwy, a nie powinien mieć innego wolnego? No jak Moskwa wygląda z tą swoją armią? 65 tysięcy, 129 mercenarów mają. Oh my god! Przecież to jest jakieś chore badziewie. Jak oni to zrobili? Astrachan, tu wstańmy na chwilę. Żeby to padło szybko i żeby szybko jakąś armię na Bujan wysłali.
Okej, wyjebiście, chodźmy teraz tutaj. Siege of St. Petersburg padł. Jej. Więc pozdobywajmy jakieś forty tutaj dalej w tej okolicy. No ale szybciej, 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 wbijcie się w nich, wbijcie się w nich! Shan mi wypowiedział wojnę. Szału, żem dostał w tym momencie. No dobra, trudno. No tu się wbijemy 50 tysięcy. Czekajcie, jak ci się Shan mi wypowiedział wojnę, ja z nim graniczę tutaj. Dobra. Taki ładny stack wipe poszedł. Co oni tu mieli w tej armii, że to takim rozwaliłem? Ej, to nie była zła armia. Ale czy nie jest tak, że żałuję, bo ja jestem ogólnie zadowolony, że to tak łatwo mi poszło, bo to znaczy, że ja za chwilę naprawdę z nimi zakończę tą wojnę. No ja tu wygrywam bitwę za bitwą. Jest dla mnie to wyjebiste. Za chwilę też zniknie mi disaster związany. W sumie jakbyśmy odbili tą prowincję, byłoby mi to bardzo na rękę, bo byśmy nam war score bardzo, bardzo wzrósł. Jarosław zdobyliśmy? My? My zdobyliśmy Jarosław, wiemy, Niźny Nowogród. To nie, nie, nie. Tak patrzę, gdzie ja bezpiecznie mogę iść coś zdobyć. To odbijmy. To odbijemy, to coś dalej to zaraz pokombinujemy z ruskimi. Okej, okay, mam 69% war score'a i zaraz bym chciał im zabrać jak najwięcej tych terytoriów tam na północy. Żeby to ze mną przestało graniczyć tak bezpośrednio. Okej. Okay. Niszczmy ich dalej. O kurwa, jeszcze Japonia, jeszcze tego mi brakowało. Ktoś jeszcze mi chce wypowiedzieć wojnę? Na Japonię? No to wygląda na to, że stracę ziemię na Japonii, bo z Japonią nie mam szans obecnie. Shan i ruskich wyprę. Japonia pewnie też o jakąś ziemię chce. Nie, show superiority. Japanese Mongol Unity War. Czyli koalicja to jest. To nie tak źle w sumie. No już profesjonalizm pójdzie się totalnie jebać. Okej, okay, ale z nimi to już jest koniec najwyższy tej wojny. Ja chcę jak najwięcej tych terytoriów tutaj im pozabierać. Szkoda, że nie widzę tego wszystkiego. Chyba, że hajsy. Ja tu War Repsy na pewno od nich chcę. Chyba, że nie tych tutaj terytoriów, bo jednak są jakoś, o dziwo, bardzo drogie te terytoria. Fort w Astrachaniu. Nie wiem, które terytoria najlepiej zabrać. Może ich przeciąć tutaj? O. W ten sposób. Okej, okay, tak byśmy ich przecięli wtedy. Co by mi to dało? Chyba nic tak mentalnie. No i tu gdzieś złoto mają. Okej, okay, to złoto byśmy im zabrali. O, mamy! Ural im zróbmy. I oddzielmy ich od tych terytoriów. Tutaj to będą mieli bunty ładne. Co prawda, mi to się nie podoba, jak to ogólnie wygląda, ale gdzieś tutaj poszerzmy tą naszą granicę z nimi. Tak, war repsy są. 86, no sentiment. Okej, okay, koalicja! Shan, widzi Yangan, Tymurydzi, Shan. Shan się gdzieś też odpalił, Japonia się odpaliła. I żeby nie stracić w sumie manpowera, to znaczy tego, to najlepiej byłoby skasować całą tą flotę. No i tak nie pokonam floty japońskiej, nie ma szans na to, w Japonii ma ile okrętów? No a w sumie jakbym dobudował galery, w sumie stać mi na to. W najgorszym razie, Tribal Feud mi leci. Mógłbym dodać kolejne obszary, tu byśmy zmniejszyli. Ten obszar Beijingu możemy dodać jako już taki... Ten, no w tym momencie powinien mi disaster się wyłączyć. Gdzie mam tu jakieś state'y, state'y? No, mógłbym te japońskie pododawać tutaj, byłoby miło z ich strony.
Nie? A, to jeszcze się wstrzymam, bo wolałbym ogólnie te mingowe. State, state. Dobra, jedna wojna wygrana, teraz czas na kolejną. I w zasadzie przydałoby się gdzieś sojuszników jakiś złapać, nie? Boże. Rosję skrzywdziliśmy i to bardzo w zasadzie. Ten fort tutaj leci do kasacji. No, następna wojna będzie wtedy dużo łatwiejsza, jak takich przydzieliliśmy. No i myślę, że będzie mi zależało najbardziej na zabraniu tych terytoriów Russian West Siberia. O Boże, macie dzisiaj długi odcinek. To dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. No i bronimy się dalej. Dzięki Wam za oglądanie, pa pa.